Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turysta52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. No i co, moi drodzy, dzisiaj będziemy ruszać dalej, kontynuować wątek fabularny. Wow, aż trochę dostałam ściny. Dobra, miejmy nadzieję, że to zaraz przejdzie. Chyba. Zobaczymy. Jak nie, to uruchomię od nowa streamowanie. No a co? A my lecimy poszukać Olega? Olafa? Olega? Jak on miał na imię? Oleg. No właśnie, tak jak mi się kojarzyło. Powinien być gdzieś tutaj w ruinach. I tylko ja nie wiem, czy ja nie zrobiłam błędu. I właśnie nie powinnam się przeteleportować od razu tu na górę. Co prawda, tutaj jest cyklop. I on zaraz będzie... Uff, na szczęście on jest w takim miejscu, że poza teleportem. Dobra, my sobie wejdziemy tędy. I przejdziemy się od razu tędy. Myślę, że to będzie dużo lepsza ścieżka, niż włazić na górę. Dobra, cyklopa pana zostawiamy w spokoju. I widzę, że tutaj już mamy obóz. Wierzę, że depczemy po klamotach trupów. Fajnie, co nie? No super, Zouza. Ochroniarze Olega. Morkoni zawsze mieli poczucie humoru. Zbudowali miasto pod miastem. Zwykle dzieje się na odwrót. Wiesz o tym? Zaskakujące. Bardziej zaskakujące, że jeszcze nie kopnęłam cię w jaja. Czego to szukasz? Przysłał cię Wiktor, mój brat? A co za różnica? Nie znam cię, a z nieznajomymi nie rozmawiam. A zatem wypierdalaj. Ponoć od dłuższego czasu przebywasz wraz ze swoimi morkońskimi oddziałami poza grotą. Kto by chciał siedzieć w tej norze? Pełno tam kłusowników i nadwrażliwców. Rządzą nią słabi ślepcy. Wolę trzymać się od nich z daleka. A co ci w ogóle do tego? Jeśli zamierzasz puścić to miejsce z dymem, nie będę ci przeszkadzać. Musisz mi pomóc w walce z niebianami. Zbieram armię, by zetrzeć ich z powierzchni ziemi. Chodzi ci o kosmitów, którzy chcą zniszczyć tę skurwiałą planetę? Po co z nimi walczyć? Tylko nas wyręczą. Ach, wy morkoni, wszyscy jesteście tacy sami. Czekacie z założonymi rękami, aż ktoś inny wszystko naprawi. Mam już tego dość. Po prawdziwym wojowniku spodziewałbym się czegoś więcej. Wzmożonej agresji, chęci zwycięstwa. Widać, się myliłem. Może spróbuję pogadać z twoim bratem, Wiktorem. Chwileczkę. Teraz zamieniam się w słuch. To coś ty za jeden? Staram się nie dopuścić, by niebianie zajęli nasz świat i zmienili rośliny, zwierzęta, praktycznie wszystko. Gromadzę siły w bastionie, żeby ich zniszczyć. Tak, tak. Słyszałem o was, idioci. Pytanie brzmi, czy dacie radę. Ponoć przebywają z wami też kobiety i dzieci. Wszyscy walczymy o to samo. No to udowodnij. Pokaż, że masz jaja. Widzisz ten obszar na wschodzie? Roi się tam od największych plugastw, jakie zrodzić mogą ruiny Thompson Town. Pozbądź się ich, a zobaczymy, czy jesteś mocny tylko w gębie. Na co jeszcze czekasz? Już się poddajesz? Ciemne strony Thompson Town. Szarańcza Thompson Town. Okej, mówimy o szarańczy, no dobrze. Dobra, to wiecie co, to zróbmy... Chociaż nie, wiecie co, to jest na tyle blisko, że to jest bez sensu, żebym się teleportowała. Co najwyżej, jak jest możliwość, ale widzę, że nie ma, to bym się co najwyżej przespała do rana. Okej, tu jest już jedna szarańcza. Tylko widzę, że one są na dole, te szarańcze. Ona już się na mnie rzuciła? Jak najbardziej. Wow, wow, wow. Rozumiem, że ona zatruwa. Czy
coś robi takiego. No jest wytrzymała, to trzeba jej przyznać. Dobra. Ale ja jestem silniejsza trochę. No, się wywaliła, ja nie zdążę. Dobra, weźmiemy ją. Widzę, że ona się skupiła bardziej na Zołzie niż na mnie. To raczej na plus. Sporo expa z niej idzie. W sumie spoko. No dobra, przynajmniej coś ciekawego mamy do zrobienia. Tam jest ten cyklop, sobie usiadł. Dobrze, ale nas interesuje pani szarańcza. Tu jest kolejna. Wiecie co? Zrobimy tak. Nie uciekniesz mi! Kto mnie atakuje? Mam tarczę założoną? Nie mam. Dobra, będziemy robić tak. Bagujesz się, panienko. Ło kurwa. No jeszcze czego? Wlazła w ścianę i zadowolona, nie? O, Zołza umarła. Nie lubię bardzo z robactwem się bić, szczególnie jeden na jeden. Zołza jednak nie umarła. Okej. No, ja zrobiłam unik, nie żeby coś, wiecie? Ja pierdolę. Nie lubię bardzo tych szarańczy. Wszystkiego tak... całego takiego plugastwa. Robactwo podobnego. Widzę, że ona zmienia target na bieżąco. To jakaś nowość. Ach. Plugastwo. No dobrze, chodźmy więc dalej. Tam są chyba łupieżcy. Tu są miny ponakładane. Musimy uważać. Robi się dzień z tego, co widzę. Tu się w ogóle nie opłaca robić uników. Ale warto. Brać ją na dwa baty. Dobra. To jest całkiem opłacalne. Patrzcie, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak. I ona już jest praktycznie martwa. Praktycznie. Co za cholerstwo trudne. No dobrze. Ale wiecie, musimy chłopu udowodnić, nie? Dobra, ale ważne, że mamy jakąś tam taktykę, to po prostu sprawia, że ona się spowalnia. Dobra, tu będzie kolejna.
tylko najpierw rozpruwać. Rozumiem, ona nie umie tutaj do mnie dojść. Robimy tak, robimy tak, robimy tak, tak, tak. Dobra, wyleczę się trochę. Ta, ta, ta. No, bez jajec. Jeszcze czego? No i jeszcze plujesz, tak? Porąbało? Co jeszcze robisz? Holender. Dobra, musimy sobie zmienić eliksiry. W ogóle ja muszę znowu eliksirów to narobić. Te mam jeszcze. Wiecie co? Nie. Ja sobie może jedzenie dam. Bo po to przecież smażyłam ostatnio mięso, żeby go używać. Ach, cholera. Nagle mam full HP? Jak to jest możliwe? Dobra, ostatnia szarańcza nam została. Witam. Yes. Dobra, trafiłam, ale trochę przez przypadek bym powiedziała. Najlepiej to jest tej tarczy używać. Dobra, jeszcze zdążyłam. Regenerację daj mi. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. I zrobimy tak. I zrobimy tak, i zrobimy tak, i zrobimy tak. Giniesz wreszcie. Super. Ciemne strony Thompson Town. Jeszcze mi tutaj. Dobra. No to co? Wojowniczy radykałowie. Musimy wrócić do Olega. No dobra, żaden kłopot. Rozglądać się tutaj jakoś bardzo chyba nie muszę. Przynajmniej nie widzę takiej potrzeby. Tu jest dosyć ciekawe miejsce, ale nie widzę, żebyśmy coś mogli wielkiego tutaj zebrać. Może na górze coś jest jeszcze. Wiecie, ja się tak rozglądam, bo ten eleks bardzo bym chciała w tej czystej formie. Te duże kawałki eleksu. Ale widzę, że nie uświadczy tutaj niczego. No dobra, mówi się trudno. I płynie się dalej. Na przykład do Olega. Dobra. Lecimy wykonywać kolejne zadanie. Chyba się udano. Oczyściłem Thompson Town na tyle, na ile byłem w stanie. Pozbyłeś się wszystkich? Nie sądziłem, że ci się uda. Zrobiłem swoje, a teraz czekam, aż ruszysz ze swoimi ludźmi do bastionu. Nie żartujesz, co? Niech ci będzie. Przyjrzę się bliżej tej twojej armii. Ale jeśli mam do was dołączyć, to chcę zobaczyć coś więcej. Musi nam się to opłacić. Załatw nam coś konkretnego do rozwałki.
Nie zawiedziesz się. Dobrze. Zbiorę ludzi i wyruszymy. No, tylu wojowników powinno obronić bastion. Zobaczmy, co Dawkins ma do powiedzenia na ten temat. No to zobaczmy. Coś się kiedyś działo? Nie wiem, Zouza, ale idziemy do bastionu z powrotem. Okej, Dawkins będzie oczywiście u siebie na dole. Przynajmniej powinien tam być. Z tego co rozumiem. Właśnie, Kroni, ty nie masz zadania dla mnie? Pamiętasz cokolwiek z sytuacji, kiedy Kassandra przejęła nad tobą kontrolę? Poważny, niespotykany błąd. Cóż, to widziałem. Kiedy się to zaczęło? Jak długo S i Niebian nad tobą panowała? Pierwsze luki korelują ze spotkaniem z Kalanem. Analiza. Niewytłumaczalna utrata danych. Rozumiem. Ta cholerna rakieta kleryków zaraziła cię wirusem. A zatem jasne, że Kalan też został zhakowany. Aktywuj zaawansowane protokoły obronne i następnym razem postaraj jej się oprzeć. Przyjąłem. Jeszcze jedno. Lepiej zachowajmy to dla siebie. Jeśli inni coś zwietrzą, rozniosą ciebie i Kalana na strzępy. Akurat teraz nie uśmiecha mi się takie zamieszanie. Poza tym, potrzebuję cię. Zrób co w twojej mocy, jasne? Przyjąłem. No dobra. Czyli nic się nie zmieniło chwilowo. No dobra. To zobaczymy, co Dawkins powie. O ile on w ogóle tutaj jest, ale widzę, że jest. Nasi nowi sprzymierzeńcy są już w bastionie i czekają na rozkazy. Myślisz, że warto na nich polegać? O tym przekonamy się, kiedy już wyruszymy na Mararko. Oby to była dobra decyzja. A mimo wszystko poczytuj to sobie za nie lada wyczyn. Dałeś doskonałe świadectwo znamienitego dowództwa. Jak przebiegają badania? Udało mi się wnikliwie oszacować dane, jakie przekazał mi kurator Kopark. Teraz już wiem, jak możemy ocalić życie tobie oraz innym zakażonym. Mam sugestię. Najpierw odbierzemy ci twoje. Proszę, Jax, nie pomagasz. Powinniśmy wykorzystać technologię Niebian. Ich najlepiej wyposażone laboratorium leży na wschód od Karakis. Musisz cofnąć się do Gammary. W tamtejszej komórce badawczej znajdziesz transformator, który pomoże ci zatrzymać fizyczny rozpad. Według wyników mojej analizy są nawet szanse na to, że wyzdrowiejesz całkowicie. Dobrze. Co mam zrobić, żeby to się udało? Proszę. Przeniosłem dane na twój adiutor. Posłuż się nim, by ustawić transformator. Pozwól maszynie wykonać stosowne obliczenia i dostarcz mi wyniki. Kiedy je od ciebie otrzymam, będę mógł cię wyleczyć w swojej pracowni. Brzmi obiecująco. Wybiorę się tam, gdy tylko zdołam. Życzę szczęścia. Przyda ci się. To fantastyczne. Stoimy u progu przełomowego odkrycia. Super! Dobra, widzę, że Zouza się cieszy, ale chyba na razie nie zmieni zdania. Odkrycie. Dawkins chce, bym udał się do komórki badawczej w formatorze Gammara, po czym obsłużył sprzęt Niebian, wykorzystując otrzymane od niego instrukcje. Czyli musimy iść do Gammary. Wejście do Gammary i konwerter. Ja już chyba w Gammarze byłam. I to chyba z Kają, z tego co mi się kojarzy, więc tam mamy sprawę chyba rozpoczętą. Chyba tak. Chyba nie. Już widzę jakieś dziadostwo, ja sobie nie zrobiłam mikstur.
Dobra, powiem tak, wracamy jeszcze na chwilę do bastionu. Potrzebuję mikstury lecznicze. Albo sobie zrobić, albo sobie kupić od Smitha. W ogóle zaraz też wbijemy kolejny poziom. Widzę, że Kaja jest tutaj, też sobie chodzi. Cześć, Kaja. Dobra, spróbuję do Smitha iść. Cześć, Smith. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie, chcę coś kupić od ciebie. A konkretnie miksturki. Widzę, że masz teraz dużo tych. Kupujemy oczywiście wszystkie. Zaakceptuj wymianę. Ja mam podpięte mięso teraz. Dobra, ale przydałoby mi się podpiąć sobie eliksiry. Dokładnie te. I podepniemy sobie pod piątkę. Bo i tak tego rytuału upuszczania krwi nie używam. Po prostu jak mnie coś bije, to one się automatycznie mi odpalają. Dobra, no pierwszy konwerter. Teraz pytanie, czy my będziemy go niszczyć, czy co my będziemy z nim robić? Dobre pytanie. To się chyba okaże za moment. Dobra, bo to ma te swoje dziadowskie... No właśnie. Niestety nie zdążyła mi się naładować wytrzymałość. Tak jak trzeba. Dobra. No. Co jest grane? Dawaj, Jax. Nowy poziom. To w takim wypadku wydaje mi się, że jeszcze się wrócę. Tylko jeszcze sobie tu podładujemy tą regenerację. To w takim razie się jeszcze wrócę. I teraz tak, co ja chciałam rozwijać? Ach, wiem. Tu w atrybucie. To po pierwsze. Po drugie, to możemy sobie ulepszyć, tylko będę potrzebowała kasy. Ale ja teraz mogę założyć lepszą broń. I założymy sobie dzięki temu naganiacz. Pod jedynkę. Super. Dobra. To jeszcze wrócimy sobie... Dobra, to mogę odznaczyć. Ale wrócimy sobie jeszcze do bastionu na moment. Konkretniej do Tialga, ale też najpierw do Smitha, bo muszę posprzedawać syf. Widzę, że Kroni na razie nic nie ma dla mnie, co ciekawe. Może dopiero od nowego rozdziału będą te najwyższego stopnia przeszukiwania terenu. W sumie to nawet by mi leżało, wiecie? Boże, gdzie ja biegnę? Nawet by mi to było na dobre. Nie wiem ogólnie, czy do tej Gammary to my nie wejdziemy dopiero w kolejnym odcinku, bo... No nie wiem. Dobra, to mogę sprzedać. Ten nóż do masła też już mogę sprzedać. Ja już mam wystarczającą liczbę kasy, nie? Tutaj w tych broniach coś, gdzieś, jakoś. Może niekoniecznie, tutaj też nie. Dobra, mam jeszcze trochę śmieci, ale na razie zostawimy to w ten sposób. Idziemy do Tialga. Będziemy mieli walkę rozwiniętą na najwyższym poziomie i to na pewno mi ułatwi życie. Tialg, cześć. Co ze starą fabryką chemiczną? Dowiedziałeś się czegoś? Miałeś rację. Jesteśmy szpiegowani. Główna S.I. Niebian uzyskała dostęp do naszych systemów i maszyn. Cholera. Oczywiście. I co teraz zrobimy?
zajmę się tym. A ty staraj się nie mówić o naszej strategii, kiedy w pobliżu są maszyny. Ale to prawie niewykonalne. Teraz przynajmniej orientujemy się, kto i jak nas podsłuchuje. Wykorzystajmy to. Zrobimy co w naszej mocy. Zdobyliśmy potężnego partnera. Pomogą nam patriarcha Oleg i jego podwładni. Uważaj jednak, są jak beczka prochu, chętnie szczynają burdy. Będę miał na nich oko. Dobrze wiedzieć, że znaleźliśmy ludzi, którzy staną z nami ramię w ramię. Dobra, i my się uczymy tego. No i dobra, granatów nie używam, broń ciężka, to musimy chwilę poczekać. Dystansowa to i tak mnie nie będzie interesowała, więc to sobie zostawimy. Granatów też nie będę rozwijać, tu sobie zostawimy na razie tak jak jest. Nie no, spoko. Dobra robota, Jax. Dobra robota. Jak my stoimy z czasem? Tak to się robi. Moglibyśmy tak naprawdę zrobić sobie krótszy odcinek i do tej Gammary wejść w kolejnym odcinku. Ale z drugiej strony, co nam szkodzi tutaj iść już teraz? Ewentualnie moglibyśmy zrobić coś innego też. Ale z drugiej strony, no to po co? Ja bym po prostu już tutaj wlazła. Szczególnie, że mamy w miarę podkreślam, prostą drogę. No tu jest tylko parę dziadostw. Na pewno czeka nas tu kupa zabaw. Serio, wszystko się rzuciło. Dobra, gniew. Jezu, jak ty pędzisz, chłopie. Uspokój się. Dobra, może będzie nam trochę lepiej z tą bronią. Ja pierdolę. Wiecie co, muszę wczytać. Muszę wczytać, bo my tego nie przejdziemy tak, żeby... Wiecie. Nie może mnie dwójka naraz atakować, bo to jest wtedy niewykonalne. Na pewno czeka nas tu kupa zabawy. No jasne. Co ty szepczesz, chłopie? Dobra, weźmy ignorowanie. No, kurwa, Jax! Dobra, nie da się tak. Musimy cios, tak i odskok. Cios, tak i odskok. Cios, tak i odskok. A Zouza już umarła. Albo i nie. Ej no, czemu cię to nie spowolniło, kolego? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nie, najlepsza taktyka. Tak, tak. Już kończymy prawie. Tak i tak. Gdzie doskakiwał. Tak i tak. Tak i tak. I tu się pokuszę już. Dobra. Tu jest jeszcze robactwo. Dobra, tu chyba tak. A łano, co masz za doskok i target na dwie osoby? Niemożliwe. Sru. No i co? Ty, widzicie to? Ale to paskudztwo wygląda. Nie wiem, czy tu wchodziłam do tego konwertera. Na pewno w jednym byłam. Ale to chyba w Epsilarze żeśmy byli. Coś mi tak świta.
No, bo tu mamy potworki. I to te, których najbardziej nienawidzę. Musimy poczekać, żebym mogła się odnowić. Ten pełzacz okleszcz ma jakiś problem ze sobą. Ja pierdykam, chłopie! Wow, ale dostał. W sumie niezłe obrażenie. Wow! Co takie dobre obrażenia? Nie mam pojęcia. Dobra, schodzimy niżej. Tu jest jakieś badziewie. Dobra, znowu to cholerstwo chyba. Tak, olbrzym kolejny. Znamy już taktykę, także nie martwimy się raczej. Sru, sru. Wiadomo, są wyjątki, bo on czasami doskakuje. Ale na ogół... to jest raczej tak samo. Jakim prawem dostałam? Zielonego pojęcia. Ale to cholerstwo wygląda i brzmi. O, dobra. Doskoczył tylko do Zołzy. Dobra. Chciał doskoczyć teraz do mnie. A to ci paskuda. Regenerujemy się trochę. No, odskoczyłam. Ej! Co ty cheatujesz, chłopie? Dobra, napijemy się trochę, żeby było. Dobra, już bym go w sumie... dorąbałabym go już. Jasne, nie trafię. Ałano! Jeszcze raz! Dobra, udało się. Żyjemy. Tam chyba te wykolejeńce są. Jezu, jakie to wszystko jest paskudne, co nie? Człowiek się zaczyna zastanawiać. Czy wiecie? Czy przy zwykłym eleksie było to samo? Tak samo wygląda przemiana tych, wiecie czego. W sumie to nie wiemy tego. Czy tak samo wygląda przemiana przy zwykłym eleksie? Dobra, hit. Z ciebie zbieramy. Okej, kolejne paskudztwo się odpaliło. Pełza kleszcz. No i jakim prawem? Chciałabym wiedzieć. Ale masz doskok. Ty, tam jest chujostwo jakieś. Tam jest kolejny ten olbrzym. To jak my weszliśmy do tego, że ja go...
nie zabiłam. Że on się na mnie w ogóle nie rzucił. Ach, bo tam jest tak jakby dalsze przejście, a nie tu. No przecież jak to można, wiecie, bez tego bić, nie? Dobra. Ale moment, tam nie ma przejścia. Tu jest przejście. Ale stąd to ja chyba przyszłam. Albo nie? Nie. Okej. Myślicie, że się przekradnę? Dobra, przy jednym tak, ale ten drugi to na bank mnie zauważy. Ej, ale jaja. Niemożliwe. Tu da się przekradać. Czajcie to? Okej, jesteśmy w... głównym pokoju. I co ciekawe, nikogo tu nie ma. To jednostka badawcza, o której mówił Dawkins. Teraz muszę tylko odnaleźć konwerter. No to raczej nic trudnego, wiesz, Jax? Jest księżycowe ziele, ono też nam się przyda. Jest konwerter. I co, tak po prostu go wyłączymy? No dobra, to fajnie. A ten mikroskop to gdzie se wsadziłeś? Jax? Dobra. To co, wyłączamy chyba? Teraz wprowadzę dane. Zobaczmy ile... Zaraz. A to co? Ten zapach. Jakiś znajomy. Co to za urządzenie? Momencik. Gdzie jest? Przypomnisz sobie. Jeszcze. Kto to? Dawkins? Idź za moim głosem, Jax. Replikacja DNA się powiodła. Stałem się częścią ciebie. Teraz wystarczy tylko, byś wyzwolił w sobie cały potencjał. Nie. To przecież... Ale ja... Nie. My... Dokładnie tak, Jax. Osiągnęliśmy jedność. Od samego początku podążaliśmy tą samą drogą. Drogą... nieśmiertelności. Nie. Dotarliśmy do szczytu ludzkich możliwości. Nic nas nie zatrzyma. Nie. Pamiętaj. 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 Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Cholera. Co to było? Halucynacje? Prawdziwe wspomnienie? Ach, cholera. I niby jak to się... Replikacja DNA? O nie. To by oznaczało, że jak najszybciej muszę pomówić o tym z Dawkinsem. Będzie się gęsto tłumaczył. Ponownie.
Wróg najwyraźniej wykorzystuje budowlę korporacji Nieskończone Niebiosa ze Starego Świata, by rozprzestrzeniać mroczny eleks. Lepiej mieć je na oku. Mroczny eleks to prawdziwy fenomen. Opisałbym go jako powolną śmierć. Chcąc dać nowe życie, niszczy wszystko, z czym się zetknie. Każde pokolenie wszelkich gatunków. Zło w czystej postaci. Nie mogę tego wyłączyć? Jezu, co tu się dzieje w ogóle? To dlatego Kassandra mówiła o nas jako o drugim prototypie. No, czemu mam do Tialga iść, a nie do Dokinsa? Czyli rozumiem, Dokinsa już nie ma. Zapewne i dlatego muszę iść do Tialga. No dobra, no spróbujmy do Tialga iść. Gdzie zniknął starzec? Gdzie Dokins? Nie mam pojęcia. Przestałem zwracać na niego uwagę. Czy coś się stało? Coś mi się przypomniało z czasów, kiedy Dokins wciąż był hybrydą. To wspomnienie wydawało się bardzo rzeczywiste. Co ci zrobił? Poddał mnie replikacji przy użyciu własnego DNA. Proszę. Rozmawiasz z naczelnikiem berserków. Poszukaj prostszych słów. Umieścił w moim ciele swój genom. Skopiował fragment siebie. Stał się częścią mnie. Co takiego? Jesteś klonem Dokinsa? Niezupełnie, ale noszę w sobie jego spory wycinek. Co go do tego skłoniło? Nie zadawaj takich durnych pytań, głupku. Chce mnie kontrolować, bo niby co innego. Już dobrze, oddychaj. To wiele wyjaśnia. Dokins przemienił mnie w pewnego rodzaju super żołnierza. Niezrównana siła woli, wyjątkowe zdolności przywódcze, doskonała umiejętność adaptacji. Co on we mnie umieścił? Dlaczego wybrał ciebie? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie wrodzone talenty czyniły ze mnie najbardziej odpowiedniego kandydata. Pragnął stworzyć niewolnika posłusznego tylko jemu. Coś jednak poszło nie po jego myśli. Zacząłem to wykorzystywać i wtedy wszystko się zaczęło. Intrygi, moja egzekucja, wojna wolnych ludzi z Albami. A teraz wciąż wykonuję jego rozkazy. Cholera. Muszę z nim natychmiast pomówić. Zdradził cię. Nie powinieneś ufać komuś takiemu. Poza tym nie wiemy, gdzie się ukrywa. Trzeba będzie poczekać, aż znów się ujawni. Zachowaj to dla siebie. Nikt nie może o tym usłyszeć. I tak tkwimy po uszy w niezłym gównie. Kolejne problemy są nam zbędne. Jasne. Jasne, czemu nie? Pewnie. Okej, okay, no to widzę, że mamy niezłą rozpierduchę. Wardyk wie, jak powstrzymać formator Niebian. Potrzebne mi te informacje, czyli możemy już iść do Wardeka? Na to wychodzi. Ale myślę, że zaczniemy od tej ofensywy przeciwko tym berserkom. Czyli tutaj mamy raptoidy i tu mamy też część potworów. Czyli przy centralnym wszechsercu, no i przy forcie. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Jak widzicie, fabuła nam się zaczęła zagęszczać i coraz więcej się dzieje, coraz więcej już wiemy. No, robi się naprawdę poważnie i nieprzyjemnie, bym powiedziała. No, a my myślę, że będziemy się zabierać też powoli za kokrzenie Jaxa, bo jak widzicie, powoli zaczyna nas gra pchać do formatorów. Już robiła to wcześniej, ale teraz już tak naprawdę na pełnym koksie, a ja dalej sobie nie radzę z tymi największymi olbrzymami
Jeżeli chodzi o dużą ilość przeciwników tutaj w Mararkorze, to już o tym w ogóle nie wspominam, że będzie po prostu źle. Także myślę, że to jest moment na to, żebyśmy się powoli zajęli tym naprawianiem wszystkiego. Dobra, moi drodzy, dzięki Wam serdeczne, już nie przedłużam. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek. W kolejnym albo fabuła, albo robimy zadania poboczne. Postaram się przespać parę dni, zobaczyć, czy Kroni ma coś dla nas. Jak nie, no to myślę, że będziemy dalej kontynuować wątek fabularny. Ewentualnie będziemy sobie wybijać trolle, żeby tworzyć eliksiry. I jakieś tam cyklopy, czy po prostu będziemy sobie szukać tych eliksirów, które dają nam stałe punkty atrybutów i stałe punkty umiejętności, bo jest też mapa tego na internecie. Także to już w najbliższych odcinkach. Tymczasem dzięki i cześć.